O, ja jestem Chopin, witam Was w kolejnym materiale na kanale live i teraz opowiadam, czemu już dalej nie gram w sampa i nie chcę mi się streamować w sampa i tak dalej. Po prostu ta gra mi się znudziła i ostatni raz zrobiłem w wakacje takie podejście, żeby jeszcze spróbować. No, no i dobra, wracając, Ucho XD Grandin't, że... no tam jakiś miałnik, nie pamiętam, no tam na YouTubie właśnie często sam robiliśmy jakieś filmiki, to zresztą zaraz zobaczę, bo tutaj. Wrzuca swoje materiały. No i tutaj stworzyłem całą taką ładną grafikę, bo to razem zakładaliśmy właśnie w taką typową w moim stylu. Tam wypisałem, stworzyłem jakieś tam opisy z nim wspólnie. Mieliśmy siedzibę na Willowfield na Ganton. No i tutaj, o jest aplikacja nawet, kto stworzył. I zaraz wam pokażę, jakie screenshoty mieliśmy z tego. Zaraz to jest. A to, że nie wypał tej, zaczął właśnie pisać chyba ten. Jak on, Mar Markon, ale on wcześniej miał jakiś tam nick, pamiętam, że z nim grałem często Tylko już nie pamiętam, jako Outlaw Biker chyba jakiś taki nick miał A, z tylko, że tutaj już nie ma tych filmików A nie, bo on to robił w tym, jak zakładałem White Ridersów, to też jakoś tak w maju Tylko, że wiecie co, ja wam będę, choć nie, to są jego SSy, jeszcze wtedy nie grałem Ja wam pokażę te, które ja już rzucałem, no bo No bo tam sobie coś po prostu grali, a tutaj będę mógł zrobić takie opowieści z Samp Live, tak jakby no czekajcie, to jeszcze ja, no gdzie ja jestem? No to ja o tym Wam za wiele nie opowiem O, tutaj ja sobie postanowiłem stworzyć zupełnie nową postać Nawet sobie na początku przerobiłem jakieś znalezionego skina Ale później jeszcze poprosiłem tam starego kumpla, żeby mi wymodelował Tam musiałem tego Ja czy chciałem mu kilka kaka rzucić, ale on jednak nie chciał tego przyjąć Więc udało mi się za darmo załatwić swojego unikatowego skina tak, Takiego, którego jeszcze nie ma nigdzie w internecie No i tutaj sobie stworzyłem nową postać, która nazywała się Jason Rowley Czytam Rowley, Rowley, nie pamiętam jak to się tam dokładnie czytało już. No i ogólnie jego fabuła była taka, że dwa lata temu wyruszył on w trasę swojego życia, przebiegającą przez całe USA. Tuż przed przekroczeniem graniczy w psy wpakowało się w nie lada kłopoty, a już pamiętam. Zatrzymał się kontro do kontroli, gdy policjant stwierdził, że jego motocykl jest niezdatny dla tej... Aha, dobra, to jest fabuła tego. Powiem wam od początku całą fabułę, jaką wykreowałem dla tej postaci. Nie, nie, przeprowadzę się do Poznania niestety. No z tego względu, że opowiem na audiologu, to muszę się zmusić, żeby go nagrać. No i dobra. Opowiem wam całą fabułę tej postaci. Otóż to wymyśliłem sobie takie coś, że to był zwykły biker, majda faka, tak jak to wszystkie moje postacie. No i jeździł sobie gdzieś tam po stanie Sandra, zwiedzał różne bary, chlał. No i jak to motocyklista zajmował się swoim życiem. Pewnego razu, gdy sobie popijał piwko w jakimś tam barze w Arizonie, na jakimś takim odludziu na pustyni, spotkał innego motocyklistę, który tam nie pamiętam jak on się nazywał. Eee, Sherman, Sherman jakiś. To jest właśnie ten ten główny koleś. No i oni sobie tam popijali piwko, ale nagle do baru weszli jakieś tam redneki, zaczęli strzelać, chcieli zgwałcić kasierkę, okraść to wszystko. No i nasi dwaj bohaterowie jako tacy prawilniacy wieli, wzięli ją, obronili, gdzieś tam walczyli. Przyjechała policja, wszystkich zawinęli, oni spędzili noc w celi, ale uznali, że są niewinni, więc ich wypuszczono. Taka była ich główna historia i później przez długi lat, później już się w ogóle nie spotkali. O, mefku, zostawił suba, dzięki. No a później gdzieś tam długo mój bohater jeździł, jego też, aż w końcu Jason Rowley, nie Jackson Rowley, czyli ta moja główna postać, trafiła do Los Santos, jednak tam na samym wjeździe jakiś tam policjant zabrał mu prawo jazdy, no bo niby motocykl był niesprawny, takie pierdzielenie, no i postanowił on się przejść po mieście i nagle trafił na bar motocyklistów Wolves of, nie, of Waste, Wastelands, nie pamiętam. Tej nazwy za cholery nie mogę sobie przypomnieć, no i to było takie zdjęcia tutaj dla pokazu sobie robiłem na początku No i rozmawiali właśnie o tej strzelaninie na Arizonie, gdzieś tam taki typowy hud gaming, tak jak to No motocykliści z reguły mają właśnie w takich No w takich, no, w takich serwerach RP na takich gierkach, czyli głównie gdzieś tam w barze sobie piją Gdzieś tam ze sklepu zawinęliśmy browary Później mieliśmy właśnie taki fajny interior mieliśmy tam, bo to był stworzony na serwerze właśnie Później mieliśmy jakieś tam popijawę O to była fajna akcja No bo pojechaliśmy na podkomisariat Odebrać jakiegoś tam kolesia No bo go wcześniej zawinęli na akcji Bo my tak graliśmy full RP No to ich namawiałem, żeby zawsze było tak Zajebiście full RP No i właśnie podjechaliśmy sobie Znaczy pojechaliśmy odebrać jednego członka I się zaczęły do nas przypierdalać Kadety jakieś z LSPD No i tam wybuchła kłótnia, ja pamiętam, że z tym koleśem dyskutowałem Bo policjanci wyszli do nas Bo my zaparkowaliśmy motocyklami Przed komisariatem i mówią wypierdalać Ale dlaczego pan mówi, że mamy wypierdalać No i tam zaczęli, że sam wypierdalać się coś tam ich wyzywać, a ja z tym oficerem głównym Wyzywałem, że dlaczego mamy gdzieś tam wychodzić Przecież to jest miejsce publiczne Jesteśmy wolnymi ludźmi, nie macie prawa nam mówić, skoro nie, nic tutaj złego nie robimy, ale oni wypierdalać swoje i tam próbowałem z nimi gadać, ale ci się wkurwili i zaczęli bić tych wszystkich policjantów, więc skończyło się na tym, że większość ludzi zawinęli, a my, ci, którym się udało uciec, to no bo tam wszystkich po kolei tam zagarnialiśmy na motocykle, wróciliśmy się do baru i opowiadaliśmy sobie, teraz myśleliśmy co by tutaj zrobić, żeby wyglądać się z tej sytuacji, ale niestety wparował wrogi. No, wroga organizacja to byli jacyś tam Japończycy chyba Jakuza. No i tam zaczęli napierdalać jednak że Okazało się na końcu, że się z nimi dogadaliśmy, ale niestety zrobili tak, tak dyskutowali, że zrobili krzywdę temu prezydentowi, czyli Szermanowi, więc musieliśmy go zabrać do, do Wana i zawieźć do szpitala. Później tam się, pamiętam, że napierdalały się Jakieś świeżaki, no bo, nie, ten był świeżak Ten był prospektem właśnie, nawet jest napisane No i on do wszystkich tak strasznie go zaczął, Więc my jako pełnoprawni członkowie go cały czas Napierdzielaliśmy gdzieś tam Gdy za bardzo tam się tłuk albo nie chciał czegoś zrobić Ale później kazałem mi się pogodzić Aha, a to była zajebista akcja No i postanowiłem zrobić Odwet na wrogi klub, który Nas strasznie denerwował, bo oprócz tego, że było nasze Właśnie Wolves of Wastelands No to było jeszcze Sons of Silence Czyli drugi, no taki rywalizujący z nami klub, z którym mieliśmy wojnę. No i oni gdzieś tam od czasu do czasu nas ostrzeliwali, gdzieś tam się wcześniej oni napierdalali ze sobą. Ja pomyślałem sobie, że zrobię zajebistą akcję taką, żeby ich ośmieszyć. Czyli pojechaliśmy do sklepu jakiegoś tam z naklejkami i kupiliśmy mnóstwo jakichś tam plakatów z Hello Kitty, księżniczkami, czy innymi takimi właśnie rzeczami. Zajechaliśmy po ich bar, bo oni mieli w Dilmore w tym Cowboy Barze No i pojechaliśmy, znaczy no napierdzieliliśmy jednego z tych członków. No i obkleiliśmy cały ich bar właśnie takimi różnymi plakatami, to no pamiętam, że było tak tyle śmiechu, gdy to właśnie tak robiliśmy, no tutaj ten koleś się w ogóle strał do nas, że jak my możemy podjeżdżać, no typowe lamusy, co zaczynają płakać, gdy się tego... Gdy się do nich podjedzie, ale tak się śpialiśmy właśnie, rozklejając te naklejki, że to była zajebista akcja, co później było. A później mieliśmy odwiedzić Shermana w szpitalu, ale no nie był zalogowany, więc nie było jak. Ale właśnie nie był zalogowany, więc nie było jak go zobaczyć. Więc tak jak był, uznaliśmy, że go nie ma tam, a znaczy, że on tam leży na jakiejś zamkniętej sali, no i postanowiliśmy wrócić się z powrotem do naszego Houseu, Jednak tam pod tym klubem czekało właśnie of Silence w odwecie za to, że pomalowaliśmy, a czy pomal obkleiliśmy im bar, no i za Zaczęli nas gonić, skończyło się na tym, że się rozdzieliliśmy i tam je wpierdoliłem jakiemuś Kolesiowi. tak, że go zabiłem. A tutaj, nawet jest zapisane, napisane, podobno zginął przez pomyłkę, nie chciał się przyznać że tego, że go zabiłem. A tutaj, ktoś inny rzucał screenshoty, czyli chyba nawet dwa razy tylko byłem. Co tu? A tutaj zaczynali się srać, coś tam oczywiście kłótnie oce. A tutaj dostaliśmy nowych sojuszników, no bo zawiązaliśmy sojusz z Włochami i jakimiś tam Lantynosami. I tam no coś tam mieliśmy robić, nie pamiętam co tam. A mieliśmy jakąś na akcję jakąś. Chyba wspólną żeby tych Sons of Silence gdzieś tam napierdzielić ale po drodze gdy my jechaliśmy chyba po baseballu gdzieś tam do gunshopu, właśnie przejeżdżając koło DMV no to natrafiliśmy na szarnuchów z grą, którzy zaczęli nas wyzywać, więc powiedzieliśmy no to dawajcie kozaki się napierdalamy no i, no i wpierdoliliśmy jak tutaj widzicie właśnie na screenach leżą frajerzy sobie pobici, później gdy sobie tam kupiliśmy potrzebne rzeczy no to wróciliśmy się pod bar, żeby się zgadać później razem wszyscy pojechaliśmy pod siedzibę tych Sons of Silence czyli tego przeciwnego klubu, ostrzelali im całą. No tutaj moja poznać nasikała im do kwiatków no bo czemu nie? No tutaj ostrzelaliśmy i na końcu podpaliliśmy cały bar i spierdzieliliśmy. I oni się okazało, że gdzieś tam nas widzieli, chcieli się zaczaić. A nie, to chyba było. Wracając do siedziby, a natknęliśmy się na jednego z Sons i my ich zaczęliśmy gonić, oni uciekli do gunshopu. No i później miała być super zajebista akcja, ale nagle zjawiło się LSPD, no bo przecież bar tam płonął i tam zawinęli praktycznie wszystkich. No i to był chyba koniec mojej gry. Już chyba więcej tutaj. Tak, już więcej mi się nie chciało grać, więc łącznie chyba dwa albo trzy razy wbiłem i... No i po prostu mi się nie chciało. Nudziłem się w tej grze, wbijałem, no zmuszałem się do tego, żeby grać, więc... No więc dlatego już dalej nie gram w sampa i na streamach też nie będzie, no bo ta gra po prostu mnie już no nudzi nie daje mi frajdy. No tak więc tyle.